Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Cywilizację, nagrywanym od razu po poprzednim. I jedziemy dalej. W ostatnim odcinku udało nam się zająć tutaj kamyczki, cud pod postacią kopalni króla Salomona. Wybudowaliśmy też ważny budynek, jakim dla nas była wielka biblioteka, gdyż wielka biblioteka jest wielka. A poza tym daje plus 3 do nauki, plus 1 do kultury i punkt wielkich naukowców 1, miejsca na wielkie dzieła literackie 2 i jedną daną technologię, którą wykorzystaliśmy mądrze, mam nadzieję. Oczywiście. Dobra, myślę, że przesuwamy następną turę. Za chwilkę będziemy mogli zbudować też, jak tylko ulepszymy nasze farmy. Jak tu w ogóle jest... Co mnie tutaj pykasz? Mombasa! No goddammit! Możemy go zaciukać. Zdobyć troszkę doświadczenia na nim. Okej, udało ci się tymi kijami. Więc tak, nad czym pracuję? Nad filozofią. Doskonale, więc w takim razie mogę od razu zbudować kopalnię. I wydobywać kamyczki. Mamy poza tym zero zadowolenia. No to zdecydowanie mi się przydały kamyczki. Alright, okej. Dobra, później zrobimy na pewno przyprawy. Choć nie, przyprawy to muszę mieć właśnie... To się chyba robiło jakoś tak... Dobra, na razie wy sobie idźcie tutaj. W następnej turze się odtworzymy, co to jest. No chyba nie mówcie, że nie mam tej... Fajnie! Ragnar fail. Dziwne. A, bo tu dżungla jest. Okej, okay, no to troszkę wyjaśnia w takim razie. Okej, okay, jeżeli tu jest dżungla, no to możemy mieć minusy na zadowolenie. Nie za fajnie. Za chwilkę będziemy musieli z kimś pogadać. Z kimś, kto jest... Już ma trzy miasta poza tym. Chryste panie, czy Zulusi się aż tak szybko mnożą, że muszą mieć trzy miasta? Zrobimy sobie... Dobra, tutaj trzeba mieć... Łąka, kunie. Kunie, kunie i łąka. Dum, 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 dum. Idziemy tutaj. To sobie robimy. Tutaj zdecydowanie odnawiamy naszych zwiadowców. W tym miejscu sobie stoimy. Mamy dużo pieniążków, ale musimy chwilkę poczekać. Później chciałbym jeszcze oczywiście odkryć inne tereny. Zająć miejsce nad rzeką. Prawdopodobnie tutaj, żeby mieć dostęp do miedzi. Do kamyczków. Do kaka. A w tym miejscu mielibyśmy dobre, całkiem przyzwoite miejsce na... Założenie miasta takiego rozwijającego się. Mamy dużo żywności, mamy bydło, też są konie, jest więcej kaka. Ponieważ na północy mamy już Delhi. Delhi nas, może nas interesować w niedalekiej przyszłości jako pierwsze miejsce, które będziemy chcieli zająć militarnie. Wyślemy tam na pewno wojsko. Jak tylko ukończymy filozofię i zrobimy wyrocznie, na którą ja się bardzo napalam, to... Zbudujemy, znaczy wynaleziemy, wynajdziemy technologię odpowiedzialną za karczowanie po pierwsze dżungli, a później skupimy się na, myślę, że średniowieczu, na, żeby dojść do technologii, która nazywa się chivalry. To chyba było rycerstwo i tam gdzieś w okolicach tej technologii będą kusznarsi zajebiści kusznicy, więc na razie idziemy dalej. Więc mamy chyba najlepszych kuszników w grze. Chyba z tego co pamiętam, to była całkiem przyzwoita jednostka. Tak na poważnie, oni potrafili dać w kość. Okej, okay, wyś się już tutaj... Świetnie, czyli na następnej turze przejmujemy sobie tych panów. Tutaj, teraz budujemy sobie kadzidełka. Wejdziecie dalej, ochraniajcie ich. Będziemy mogli się niedługo zająć tym też obozem barbarzyńców. Barbarzyń, barbatyn. Jeszcze jedna tura i mamy kolejnych robotników. Wspaniale. Dziękuję ci, gro. Nikt cię nie ochrania, jakże szkoda. Ja w takim razie sobie tutaj zrobię od razu pauzę. Będziemy ich chronić. Wy chronicie tych. Wybudujecie oczywiście plantację. To plantacja będzie gotowa w 7 tur. No to niedużo. I tak Chińczycy budują wszystko 25% szybciej. A następnie będziemy musieli popracować troszeczkę nad innymi rzeczami. Na przykład wycinką drzew. To by się też przydało. Może kupimy sobie nawet kolejnych robotników. Lub tych wyślemy. Do lasu. Chować się. Cały czas ich osłaniać.
Nie chcę, żebyśmy się uszkodzili. Nie wiem, czy miasto jest w stanie zabić takich jednostek jak robotników, więc wolę ich ochraniać. Nie jestem pewien, czy w ogóle ich można targetować jako cel do ataku po prostu. Świetnie, przeżyli. No to już się cieszę. Teraz ich sobie tutaj odnowimy i podpiszemy z Mombasą pokój. Więc tak, wy idziecie sobie oczywiście tutaj, wy idziecie sobie tutaj. Świetnie. Mombaso, Mombaso, znajdź na mapie, nie. Zawrzyj pokój, oczywiście. No, no przecież to nic nie jest, że ja z tobą zawarłem, znaczy zabrałem ci, prawda? No, wymyślasz, pożyczyłem na chwilę. Później oczywiście oddamy. Shanghai, pomnik gotowy, doskonale. Co by się przydało? Wiecie co? Przydałaby się wczesna papeteria. To jest budynek, który zdecydowanie przyniesie korzyści. Albo kaplica, też myślałem nad kaplicą, bo nie mamy na razie żadnej wiary. To by się przydało i to bardzo. Sądzę, że będziemy musieli sobie szybciutko z tym jakoś poradzić. Dobra, zwiadowcy do miasta, dziękuję. A wy, panowie, zasuwacie tutaj i zaczynacie ścinać drzewa. Musimy wyciąć więcej drzew, by dostarczyć więcej materiału produkcyjnego do stworzenia naszego Partenonu. Znaczy jest to dla nas dość istotne. Won stąd. A, was już nie schowam. Tam was dorwą. Yep. No i mam problem. Dobra, wyjdziecie tutaj. Wy postaracie się iść tutaj. Nasi robotnicy skończyli już pracę? Jeszcze nie. Zatem wy idziecie sobie tutaj. Świetnie. Noska bez rozkazów. No, trudno. W takim razie możecie... Może spróbować pracować na kuniach. Zobaczymy, jak daleko zajdą ci barbarzyńcy. Będziemy w stanie ochłaniać jeden oddział przez jedną turę naszymi zwiadowcami. Zobaczymy też, jak daleko pójdą. Czaka zagraża stabilności świata. Czas rozprawić się z... Nie, nie jestem tym zainteresowany. Nie mamy też na razie perku... No właśnie, o tym mówiłem. Oni się tutaj zaraz na mnie rzucą i... Najbardziej uśmiechnięty ci ludzie świata. Chińczycy. Wszystko się zgadza. Wszystko zgodne z historią jak na razie. Dobra. Widzicie tutaj. Wy atakujecie tych. Wy zasuwacie tu, a wy z kolei ustawcie się, żeby ich chronić. Tak, no. Wszelki wypadek. Nie, powinniśmy też zdążyć z tym kadzidłem, by uniknąć negatywnego wpływu złego nastroju społecznego. O, już mamy zły znaczy. No dobra, to w takim razie atakujcie ich. Dacie im radę? Dacie, bez problemu. Wybić ich! I zdobyć poziom. Kijami, młociek, młoćko! Produkcja. Doskonale. Teraz wyjdziecie tu. Wy zajmijcie teraz miejsce tu. Będziemy tu ścinać drzewa. I za ile tur? Proszę, za jedną turę. Doskonale, będzie mi plus 3 do zadowolenia. Przyjmij ambasadę. Okej, okay. A co byś chciał za złoto? Powiedzmy, czego oczekuję w zamian? Dam ci, no powiedzmy, te 5 złote na turę. Zaproponuj. 7 złota na turę. Nie. No to w takim razie wymijmy się ambasadami. Nie będzie, nie chcę na razie się z nim tłuc. On jest dość daleko, ale... To znaczy tak jest w średniej odległości, więc może mi zagrażać. Masz 4 miasta? What the fuck? Jak on zasuwa? Po prostu z tym miastami chyba samych kolonistów buduje. Po prostu grzmocą się jak króliki. Zbudowane? Zbudowane, cudownie. Dobra, no to w takim razie idziecie tutaj. Jak oczywiście na dobrych Chińczyków przystało, zasuwać wszyscy do roboty. No, no wy się wyleczcie, wy ich bronicie. Będziemy teraz usuwać te drzewa. Myślę, że wytniemy cały ten las. Tutaj te 4 pola, by dostarczyć jak najwięcej do Pekinu drewna i zdążyć z Parteonem. I później zacząć od razu wyrocznie robić. Więc tak, ścinamy. Tutaj widzę, że jest już spokojnie. To w takim razie koniki. To będzie kolejna rzecz, którą ulepszymy. Jesteśmy już na plusie. Co to chcesz? Nie, nie jestem zainteresowany Marią Teresą. Widzę, że Mujin bardzo chce się bić z Brzydulą.
Hamudżyn zasuwa jak mały motorek po prostu. Dobra, wejdziecie tutaj. Tu prosiłem. Dziękuję. Teraz wyślemy sobie tych tutaj, żeby bronili bardziej ich od tej strony. Koniec tury. Jest, że papeteria jest... Jeszcze 19 tur, to będzie w miarę szybko. Ten budynek zapewni nam duże korzyści, bo on nie wymaga praktycznie niczego, a daje plus 2 do zadowolenia. Zadowolenie jest arcyważne w tej grze. Jeżeli nasza frakcja jest niezadowolona, to nasza cywilizacja jest niezadowolona, to ma olbrzymie minusy, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności. Dobrze, karczowanie dżungli bym chciał teraz. Gandhi, przyjmij ambasadę. Dobra. Na razie, zanim go zaatakujesz, trochę minie czasu. Troszkę jeszcze rzeki się przeleje, nim zaatakujemy, bracia i siostry. Zobaczmy, co on tam taki ma. On chyba ma jakiś, generalnie ta cywilizacja jego ma jakiś taki dziwny perk, że jeżeli ma mniej miast, tym ma mniejsze minusy do niezadowolenia z wielkości populacji. Ale on nie może się za bardzo rozrastać przez to. Nie wiem, czy komputera to dotyczy, ale może być zabawnie. No tak mi się przynajmniej wydaje, że to chyba Gandhi miał albo Siam. Nie, Gandhi. Gandhi miał coś takiego, że właśnie ma mniejsze niezadowolenie z populacji, ale musi mieć mniej miast, coś w tym rodzaju. Dobra, teraz tutaj. Teraz pytanie, kto jest bliżej? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. No to miasto dostanie w takim razie i możemy sobie wybrać teraz wspólne rządy. Czy ja chcę kolonistę w tym momencie? Ja, przyjacielu, nie chcę kolonisty. Ja bym chciał... Znaczy kolonista, czy ja chcę, kurde, kolonistę teraz? Nie, bo ja nie zapewnię koloniście odpowiedniego miejsca. Tutaj bym co prawda mógł się rozwinąć, albo nawet... Tak, tu jest dużo żywności. Gdzie ja bym chciał się tym kolonistą rozwinąć? Moglibyśmy tutaj pójść, zająć wino, ale tu nic nie ma. To jest takie puste strasznie. Jeszcze pójdziemy sobie troszeczkę dalej. No, tym bardziej, że barbarzyńcy są z tej strony. Tutaj również nic nie ma ciekawego. No tu mógłbym się rozwinąć, ale... Da mi to duże minusy do zadowolenia, to naprawdę duże minusy, do niezadowolenia znaczy się. No dobra, z czego cię, gdzie mogę zaatakować? Tutaj, świetnie. Zniszczmy ich w takim razie. I co przyjąć? Moglibyśmy... przyjąć tradycję teraz. Wiecie co, na to jeszcze zdążę. Na razie tradycja. Da to plus 4 chyba, czy plus 3 do kultury. Aż tak mi się z trzecim miastem, aż tak mi się nie będzie śpieszyć. To nie ucieknie. Ci już mają słonie. A, bo indyjskie słonie bojowe chyba zastępują kawalerię. Jakoś w ten sposób. Oni będą się tutaj, ale oni są dość mocni bodajże. O Boże, od razu mi tu wyfrunął ptaszyna. Dobra, wyjdziecie sobie tutaj. Wykoście dalej trawę. To znaczy las, nie trawę. Okej, nie tak chciałem powiedzieć. Będziemy potrzebować dwóch jednostek łuczników. Najlepiej z łukami kompozytowymi, by bronić miast. Chcę ich utrzymywać jako garnizony. To się przyda na pewno. Dobrze, wy już wycięliście. W takim razie myślę, że przejdziemy sobie tutaj tym panem. Kupimy pole. W następnej turze będziemy mogli od razu sobie rozbudować... O, goddammit, tam był chyba obóz. To idziecie tutaj, będziecie ochraniać tych młokosów. Matka Teresa chodzi w epokę klasyczną. Ha! Ja niedługo będę w średniowieczu. Wy sobie postójcie. Wy tutaj zbudujcie kopalnię. Miedzi. I wy teraz tak. No właśnie, są bandyci. Tych bandytów będziemy musieli utrzymać z dala przez kilkanaście tur. Mam nadzieję, że nie pojawi się tutaj żaden oddział. Tutaj co prawda mogą mnie zaatakować, bo się pojawili łucznicy, ale mają słonie. Biją się ze słoniami aktualnie, więc nie będzie aż takiego strasznego nacisku z ich strony. Gandhi, masz trufle, to by mnie interesowało, masz też bawełnę. No, to stary, sądzę, że będzie przejebany z twojej strony. Chcę twoje miasteczko i to na pewno, i to dość szybko chcę twoje miasteczko. Zdecydowanie. Czy ja zająłem... Proszę, Boże drogi. Ludzie, po raz po trzykroć. 6, no dobra, mam nadzieję, że następna jednostka obywatelów będzie wykorzystywać to pole.
takim razie, gdzie byśmy teraz poszli? My byśmy sobie poszli i zbudowali... Tu jest... Co to jest? To jest... To są dwa punkty żywności. Okej, okay, moglibyśmy spróbować. W zasadzie czemu nie? Idziemy tam. Wy natomiast idźcie za nimi. Będziecie ich ochraniać. Teraz. Co byśmy się sobie teraz chcieli zrobić? Myślę, że dobrym wyborem... Tu mamy tak. To mnie tak naprawdę nigdy nie interesowało. Co my tu mamy dalej? Uniwersytet Oksfordzki. To by kurde było bardzo fajne, bo to jest kolejny plus 3 do nauki. Jedna darmowa technologia. Okej. Zobaczmy, co ja muszę mieć do tego. Dużo. No to zaczniemy od łucznictwa. Będziemy szli w tą stronę. Dobra, koniki zrobione, widzę. Karczowanie dżungli. Czy ja mam wyuczone już karczowanie dżungli? Proszę pokazać. Zrobiliśmy to? Tak, zrobiliśmy, cudownie. W takim razie wy sobie idziecie, panowie, tutaj. Zajmiemy diamenciki, później zajmiemy przyprawy. A jak tylko kulturka się pozbiera na trzecie miasto, zajmiemy sobie trzecie miasto. Czy nie zajmiemy, tylko zrobimy trzecie miasto. Szkoda, że tu rzeki nie ma, bo Szanghaj przydałby się jednak gdzieś nad rzeką. Jak widzicie, dobrze wyliczyłem. Dobra, wy ich od razu tutaj zaatakujcie. Zawsze troszkę poziomu dostaniemy. Chciałbym też zajmować jakieś miejsca i obszary na mapie, które będą przynosić dochody. Zwłaszcza w jakichś zasobach unikatowych. Bo takie puste zajmowanie na przykład terenów takich jak to, że tutaj w zasadzie niewiele jest, no to nie bardzo mi się chce. To jest fajne miasto, ale tylko kakao, mało troszeczkę. Wydaje mi się, że... Ale chyba i tak najlepsze z tego co widzę. Dobra, włócznicy, zabijcie ich. W ogóle 5 miast, nie no kurwa, 10 najlepiej, a później się dziwią, że nie ma pracy. Nie umieją, nic nie umieją. Jedziemy tutaj. Będziemy karczować sobie dżunglę. Wy sobie stoicie, wy wybudujcie farmy, to będzie plus 3 do żywności, sporo. Wy zróbcie kopalnię, tak jak normalnie planowaliśmy. Moja komóra się właśnie naładowała, cudownie. 7 tur do papeterii, 7 tur też do Partenonu. Ło! Po prostu miliony ich tam będą. Dobra, wybudujmy tutaj. Możemy spokojnie sobie ich pozabijać. Teraz tak, wy uciekacie, no to i gonimy. Nie damy im uciec. To znaczy nie, to jest kolejny oddział, znaczy się. No świetnie. I to oddział włóczników, bandytów. Dobra, my sobie staniemy w takim razie tutaj, by zablokować możliwość zniszczenia miejsca z kadzidłami, wydobywania przez nas kadzidła. I co bym chciał w tym momencie, żebym zrobił? Młyn wodny mógłby się przydać. No tak, mamy tutaj strzelców rydwanowych, tu mamy konnice, a gdzie są generalnie ci kusznicy? Ci zajebiści kusznicy, co? Tutaj, w mechanice. O, to jest późna epoka średniowiecza już. Będzie ciężko tam dojść tak szybko. Dobra, robimy to. Wynajdziemy sobie koło i młyn wodny. Dobra, co wy robicie? Pewnie będziecie szli tutaj. A wtedy już zdążę ich raczej zniszczyć. Nie, stoją w miejscu, doskonale. Ja się jakoś specjalnie tam do nich... Śpieszyć nie będę, więc idę sobie tutaj do tyłu. Tym bardziej, że wy dostaniecie jeszcze zwiad drugiego poziomu. Będziecie widzieć jeszcze więcej. Pekin ich zaatakuje. Świetnie. Tutaj sobie strzelimy, by oni się odnawiali. Następną turę prosimy. Plus 3 do zadowolenia na razie mamy. Za chwilkę będzie więcej, bo nasze miasta aż tak szybko nie levelują. Ale musimy... zdobyć troszkę wiary, bo jednak sądzę, że zabiorą nam to ten perk, który ja lubię. Dobra, zabijmy ich do końca. Koniec, wszyscy? Wszyscy, doskonale. No i świetnie, to wy się w takim razie wróćcie do miasta, uzdrowimy ich do końca i zobaczmy, czy ja mogę tutaj kupić coś. Mogę kupić kaplicę.
I to zrobię, bo ja chcę następny budynek od razu robić wyrocznie. Więc jedna kaplica mi się przyda. Mamy pieniądze, to ja będę wydawać na razie. Nie muszę przeznaczać ich na jakieś specjalne inne cele, nie muszę też handlować. Fajnie by było też wybudować karawanę. Karawaną zajmie się z kolei Szanghaj. Będziemy mogli handlować sobie pomiędzy Pekinem a Szanghajem. Zobaczymy, ile to będzie dawać dochodu. I pomyślimy też nad rozwinięciem oczywiście drogi. Droga będzie już niedługo. Ja się zastanawiam, że moglibyśmy już nawet poprowadzić tutaj drogę. Choć nie, może na razie jeszcze na drogę będzie za wcześnie. Ale możemy zrobić tutaj żywność może? Troszkę mało. Cholera, takie puste te pola są. Nie ma tutaj nic ciekawego tak naprawdę. Tak, dokąd ja bym cię przyjaciel? Ja bym cię przyjacielu tam wysłał. A tych włóczników do zniszczenia tego obozu bandytów. Świetnie, wy się już tutaj odnowiliście, cudownie. W takim razie... A nie, dobra, was zaraz tu przejmą, no to uciekajcie. Muszę takiej zabezpieczyć w tym miejscu. Oni będą bardziej atakować Mombasę, bo jestem dalej, poza tym... chyba dla nich łatwiejsze to będzie. Do ataku. Ale w międzyczasie możemy spróbować wykarczować tą dżunglę. To jest las czy dżungla? To jest las. Ile będziecie karczować? 4 tury. Może być. Dobra, idziemy dalej. Zregenerowały się jednostki. Myślę, że postawię sobie tutaj później zwiadowców. I to jest chyba miejsce, w którym się rozlokuję. Więc tak, myślę, że nad raz, dwa, trzy to może tu nie, ale tutaj. Raz, dwa, trzy nie. Raz, dwa, trzy. Chciałbym mieć to. O, czy to jest, co to jest? To jest dżungla wzgórza. Dobra, on nie przejdzie przez to tak szybko. Idziemy tędy. Wy panowie idziecie tutaj. Wy panowie sobie na razie idziecie tutaj. Znowu skończymy turę. Mamy jedną turę i mamy następną. Następny ustrój tak naprawdę chyba będziemy mieć, bo Partenon dawał ustrój. Więc moglibyśmy stworzyć teraz szybkiego kolonistę, by zająć to miejsce. No właśnie. Koło. Świetnie. Nie, pytanie, co to dawało? A, plus 4 kultury. Dobra, to nie było to, co myślałem. Ale i tak, to jest to. Jeden darmowy ustrój społeczny, wyrocznia. A takie rzeczy są zawsze w modzie. Dobra, zróbmy teraz łowiectwo. Teoretycznie mógłbym zrobić mur chiński, żeby było flafowo. Ale że sądzę, że to nie będzie jakieś aż tak potrzebne. To nie jest jakiś... To znaczy... Powiem tak, to jest dobry cud. Jednak na później, w późniejszym etapie gry znacznie traci na przydatność. Dobra, chyba zrobimy kaplicę, potrzebujemy więcej wiary. W tym miejscu... Dum, wyrocznia. Dużo cudów będziemy mieć w Pekinie. Pekin będzie iście cudownym miastem. O, ci dopiero mauzoleum w Halikarnasie zbudowali. Świetnie. Musimy rozbić ich tutaj. Niedługo kultura też wskoczy. Mamy około 10 tur, nawet mniej, na tak naprawdę pozbycie się tych panów. Idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Zabijamy tych uczników. Oni nam niewiele zrobili. Mamy chyba ten perk nawet na życie. O, nie zabili wcale. Szkoda. Sądzę, że może uda się im zabić. To w takim razie zwiadowcy was dobiją. Świetnie. I teraz tak, co my tu jeszcze możemy sobie zrobić? Możemy pomęczyć troszkę kolejne lasy, by ich tutaj wyrzucić. Możemy, którzy to robotnicy? To są ci robotnicy, dobra. To idźcie tutaj, będziemy karczować i budować kolejne rzeczy. Buduj kopalnię żelaza, świetnie. Tych powinniśmy szybko rozgromić. Świątynia Artemidy. No dobra, widzę, że moi przeciwnicy są daleko za mną. Wyprzedziłem ich dzięki tej wielkiej bibliotece, później tej nowej technologii. No, wyprzedziliśmy ich znacznie. Wejdziecie sobie tutaj. Teraz tak. Wykarczujcie dżunglę. Tak jest, wykarczujcie to. Wami zaatakujemy to miejsce. Świetnie. Że tak kiepsko sobie będą nawet radzić z nimi.
Wy też sobie zaatakujcie. Tak, chcę zaatakować spokojnie, wiem co robię. Chyba, że teraz on mnie zaatakuje i nie wiem co robię. Ale nie sądzę, by to się stało. Prawda, gro? Czy właśnie popełniłem głupi błąd? Nie plądrować. Dobra. Dobra, wy tutaj. Strzelajcie ich troszeczkę. Wy atakujcie ich tu. Wy się wycofajcie na wszelki wypadek. Świetnie, a wy karczujcie. Dobra, może być. No, trochę ryzykuję z tymi robotnikami tak daleko. Nie udało, znaczy mam wrażenie, że barbarzyńcy też nie splądrowali nam żadnych ziem. Okej. I tutaj ich niszczymy definitywnie, świetnie. A teraz boję się, że utracę moich łuczników, bo tu jest jeszcze jeden oddział barbarzyńców. No i niestety, dobra, ustawmy ich sobie tutaj. Goddammit. Dobra, no to tu się rozwiniemy. Skąd oni w ogóle wypłynęli? Z jakiej dziury wypełzłaś, kobieto? Ponowny atak. No i musiał mi spalić te farmy. Chory byłby, gdyby tego nie zrobił. Dobra, dobrze, przynajmniej już kolejnych nie zdąży. Musi mieć więcej wojska. Zdecydowanie. O, fajnie, ci ich zaatakowali. I oczywiście oni zaatakują mnie, prawda? Znają życie? Jestem pewien, że oni mnie zaatakują, bo ja jestem słabszy. Na tej bitwie. Oczywiście, dobra, przeżyjcie to. Wybił ich wszystkich, nie wiesz? Mamy tu okrutny bez. Okej, to było dziwne. Paszą wąt, goddammit! Będą mi tu balić. Małe chujki jedne? Sprytne, ale patrzcie jakie to zajadło. Dobra, konnica. Kilka jednostek konnic też szybsze. Oczywiście cały czas mówię o jednostkach, a nic nie werbuje, nie? Może się zajmuje cudami. Gandhi, czy chcesz ze mną przyjaźń? Nie, nie chcę. Oj, chyba właśnie wziąłem. Ragnar, czytaj co ci piszą. Dobra, wiszące ogrody, to również jest cud warty uwagi. Nie zmieniliśmy okazji, by go zrobić. Poszliśmy zupełnie w inne drzewko, one się znajdowały gdzieś tam na dole. Dobra, by się uspokoił. Dobra, teraz będziemy ich mogli zabić. Już tego nie zdążą spalić. Cudownie. Plus moi zwiadowcy ich dobiją. Pięknie. Doskonale. Wy wracajcie. Naprawcie od razu te budynki. 32. No okej. Okay. I teraz ten kolonista. Tak. Kolejni koloniści. Weźmiemy was sobie. Ryzykujemy. Idziemy tutaj. Mam nadzieję, że nie spotkam żadnych bandytów. To będzie smutne, jak ich stracę. Bardzo smutne. Zaraz zapiszę grę. Bo trochę wysyłam ich bez ochrony. Tutaj chcę się rozlokować. Dokładnie w tym miejscu. Gdzie miasto blisko Pekinu, ale mamy przynajmniej kakao. Mamy też dwa razy banany, mamy kunie. Będzie tego dużo. Powiedzmy, że to w miarę do zaakceptowania miejsce. Wolałbym oczywiście tamto drugie, ale mi zajęli. Tak. Tu idziemy na tą stronę, później tam, świetnie. No to co, wy sobie idziecie do miasta, zregenerujcie się, wy idziecie tutaj przy okazji, tam się zregenerujecie. Ty, przyjacielu, idziesz naprawiać pola. Robota wrze, jednym słowem. Religia założona. Przyjmie jest niezbędne, aby założyć kolejny parteon religijny. 71 aż, o mój Boże. Dobra, wyjdziecie tutaj. Nikt was jeszcze nie chce zgwałcić, nie. Dobrze, bo zazwyczaj jakieś zbuszu wypadają, jacyś dzicy ludzie.
chwili spokoju nie ma, jakiś komar mi tu lata. God damn it, jak ja nienawidzę komarów. Coś mi tu lata. Coś zabiłem na sobie. Wy sobie odpocznijcie, wy to naprawcie 3 tury, poważnie. Za zagrabienie? Ziemi? Czy za oranie? Dobra, tym już raczej nic się nie stanie. Chyba, że wyskoczą mi tu jacyś dzicy. Nope. Dobrze, no to załóżmy. Co to za miasto jest? Kanton. Doskonale. Wiedziałem od początku. I tak, plantację prosimy. W tym miejscu za chwilę kolejną rzecz. Więc wy się zregenerujcie. Znowu mi coś lata przed oczami. God damn it, tak ja nienawidzę małych wypierdółkowatych pierdół natury, które nie wiem po co żyją, może chyba tylko po to, by wkurzać ludzi. Pomnik czy kaplica? Pomnik czy kaplica? Kaplica na razie. Zaczniemy tutaj od kaplicy troszkę inaczej. Strzelimy. Tutaj będzie trzeba mur pobudować. W niektórych tych rzeczach. Wielki mur nie, bo już wielkiego muru mieć nie będziemy, a za chwilę tak skończymy odcinek. No, na trzecim mieście staniemy akurat. I czemu ty się nie rozwijasz? Kretynie. Nie, tu nawet. Jeszcze lepiej. Nie wiem czemu tam, nie wiem czemu akurat tutaj go dało. O, ktoś głoduje. Shanghai głoduje, panie! No to pogiemić żelazo wydobywasz, ciulu jeden. Głód. 200 ileś naturę. No dobra. 6 młotków, no 6 młotków to jest fajnie widzieć. W takim razie damy wam... Świątynie, potrzebuje więcej wiary, szybko wiary. I tak, karczowanie dżungli, to da nam więcej. Już nie głodujesz, nie wymyślaj. Zrobimy im tu jakąś, znaczy tak, zrobimy później spichlerz i zrobimy sobie tą karawanę z żywnością. Zrobimy też spichlerz w Pekinie, to powinno troszkę pomóc. Już przyleźli. Chryste, jak ja was nienawidzę. Tłukę każdego banu. No jak? Po prostu musieli przeleść do mnie. No musieli przeleść do mnie. No zobaczcie, no zobaczcie. Tak! Charge! Powinienem mi dopaść. Ten plus. Ktoś znowu głoduje. Shanghai głoduje. To masz kurwa problem. Tu się ulokuj. W takim razie głodować chcesz. Okej. Dobra. To wystarczy. Zuś, Maria teraz zaczyna mnie irytować. Dobra. Zniszcz ją. Postawiła tu miasto. Nie podoba mi się to. Może je zajmiemy. Ale mam już 3 na minusie. Cudownie. Po prostu to co chcę widzieć. Potrzebujemy tych przypraw i potrzebujemy dużo. Potrzebujemy odbić naszych robotników. I zapierdalać. Napraw to. Chroń. Dobrze, następna technologia. Następną technologią. Nie wiem, czy ja zdążę ten uniwersytet zrobić. Służbę cywilną, walutę, rany boskie. Jeszcze strasznie dużo tego będzie potrzebne. No dobra, idziemy w matematykę. I tu, dobra, no, dość. Kolejny odcinek w następnym dniu. No, dzięki za uwagę. Hej, pa!